Kłania się Państwu nisko Zbigniew Gryglas, warszawski poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie Państwa pozdrawiam z ojczyzny, z Warszawy, z budynku Sejmu Rzeczypospolitej. Z tego miejsca chciałbym Państwa serdecznie pozdrowić. Chciałbym Państwu podziękować za liczne dowody sympatii, za pomoc, także za oddanie na mnie głosu w wyborach, które już za nami. Proszę Państwa, czeka nas jesienią taka prawdziwa batalia o Polskę, o dokończenie tych zmian, które rozpoczęliśmy 4 lata temu. To bardzo ważna batalia, to bardzo ważna debata, w której ośmielam się ponownie prosić Państwa o wsparcie, ponownie prosić o Państwa głos. Proszę Państwa, Polska dzisiaj jest silnym krajem, jest podmiotem, a nie przedmiotem relacji międzynarodowych. Kilka dni temu zawarto polsko-amerykańskie porozumienie, które w znakomity sposób umacnia nasz kraj, umacnia nasze bezpieczeństwo. Będziemy mieli przed sobą tą wieloletnią perspektywę na niezahamowany rozwój naszego kraju. Włączmy się w ten rozwój. Wierzę, że Polacy mieszkający tutaj w kraju, jak też i ci za granicę, mogą wspólnie wiele zrobić dla naszej drogiej nam wszystkim ojczyzny. Ja muszę Państwu zapewnić, że także dołożę swoją taką osobistą cegiełkę. Mogę pochwalić się takim drobnym sukcesem. Udało mi się sprowadzić do Polski rodzinę repatriantów z Kazachstanu. To potomkowie zesłańców z roku 1936 przyjadą do ojczyzny, zamieszkają w jednej z podwarszawskich miejscowości. Czeka już na nich mieszkanie, czeka na nich praca, więc to taki mój osobisty wkład w to dzieło. Dodatkowo na początku sierpnia będziemy gościć tutaj w Warszawie dzieci z Kazachstanu właśnie, z takiej miejscowości typowo polskiej, gdzie dzisiaj działa polski dom, gdzie pracuje polski nauczyciel. To będą z całą pewnością wzruszające chwile dla tych dzieci, często już wnuków, prawnuków naszych zesłańców, ale dzieci, które kultywują język polski, które uczą się historii naszego kraju. Wierzę, że kiedyś przyjadą tutaj, że będą studiować w Polsce i że wrócą do ojczyzny. Jeszcze raz pięknie Państwu dziękuję i proszę o głos w jesiennych wyborach, tych najważniejszych wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybierzmy Polskę silną, wybierzmy Polskę podmiotową, taką, z której wszyscy będziemy mogli być dumni.